Butterfly Steel polega na tym, że gdy zginę, tracę jedno ze swoich 10 serc, a jak stracę wszystkie z nich, dostaję bana. Jednak gdy mi się uda zabić gracza, otrzymuję jedno dodatkowe serce. Głównym celem Josha and Johna, bo pod takimi nickami graliśmy, było zdobycie maksymalnej ilości serc dla każdego z naszej dwójki, zdobycie całych netherite'owych zbroi, zdominowanie serwera całkowicie nowymi taktykami, takimi jak chociażby szaszłyk, znana już niektórym cegła z balkonu, pole minowe i wiele, wiele więcej. Tak szczerze, brzmi zachęcająco? Jak nie, to oprócz całej przygody, którą swoją drogą przeżyliśmy od nowa, zaczynając kompletnie z niczym, wykorzystaliśmy nową technikę PvP, która powinna być zakazana i o której 90% z was dowie się dopiero z tego filmu. A nawet jak się okaże, że o niej słyszałeś, to oglądając film do samego końca przekonasz się, jak ją wykorzystaliśmy. No i to wszystko, co wymieniłem, oczywiście bez grindowania itemów, czyli wszystkie OP itemy mogliśmy uzyskać tylko i wyłącznie od innych graczy. Oczywiście, poprzez pokonanie. Na koniec tego wstępu chciałem wam przypomnieć o naszym eksperymencie, który zacząłem ponad miesiąc temu. Polegał on na tym, że każdy, kto obejrzał wstęp tego filmu, miał sprawdzić, czy aby na pewno subskrybuje mój kanał. Dzięki temu mieliśmy zmniejszyć procent osób bez subskrypcji. I w końcu przyszedł czas na werdykt. Proszę państwa, udało nam się zmniejszyć ten procent z 54 do, uwaga, 53. Tak, tylko 1%. Ale i tak jestem za to giga wdzięczny i dziękuję wam wszystkim za zaufanie, a nowe osoby spod tego filmu mogę jedynie zachęcić do przejścia na dobrą stronę mocy, czyli do sprawdzenia, czy aby na pewno subskrybujecie ten kanał. Dobra, część wstępu o osobach zakończona, więc mogę was już zaprosić do obejrzenia kolejnego epizodu przygód Josha and Johna. John! Siema John! Siema Josh! Lecimy? Lecimy. I tak Josh and John rozpoczęli swoją nową przygodę, zaczynając kompletnie bez niczego. Dobra John, zaczynamy przygodę od nowa. Właśnie mam tego drugiego grzyba John i musimy zdobyć trochę tego, żeby mieć nasze pierwsze jedzonko tutaj na serwerze, ponieważ będziemy musieli regenerować czymś HP przed rozpoczęciem naszego pierwszego planu. Jest to całkowicie nowy plan, ale dopiero zaraz zdradzę ci szczegóły. To mi się podoba, takie rzeczy to ja lubię. Dobra, nic nam innego nie pozostało niż znalezienie jakiegoś cave'a z pewnym przedmiotem, którego jeszcze nie używaliśmy, co prawda na tym serwerze. Możesz się domyślać, co to może być, ale na razie nie zdradzam planu, szczegóły zdradzę ci dopiero zaraz, jak to znajdziemy. Jest cave. Oho, pajaki cave. O, tam jest ten azaliowy bion. Bo to jest na 1.18 ten. Tak, nie. Tak, 1.18. Dobra, robimy skok. Skok wiary. Czekaj, czy tam są deski? Tak, to jest mineshaft i są te nici. Nice. I widzę jakieś kolejne, widzę też, no. Widzę w ogóle Endermana, poczekaj. Chciałem się na niego spojrzeć. A, spojrzałem się. Dobra, ocen się ode mnie, ocen się ode mnie. Dobra. Co? Jak ty to zrobiłeś? I perła dropnęła. Jakim ty jesteś kozakiem, John? Co ty? Jak ty to zrobiłeś? Ja cię osłoniłem. On się zatrzymał, a ja mu szybko łódeczka pod nóżki i siedzi. Oj, przepraszam, przepraszam, spoko, Josh, za bardzo mnie poniosło trochę. Spoko, zaraz cię... No co, patrz tam. Tam jest kolejna część cave'a. Ale na razie się zregeneruj. Zregeneruj się, John, bo zaraz... Dobra. John, ty jesteś chaotyczny jak zawsze. To moje przeznaczenie. Cicha! Nieupróżniona! O kurde, name tag 4 żelaza! Mamy na wiaderko. Ale ślicznie wyglądają te cave'y tak swoją drogą. Ja przez to, że my jeszcze się nawet nie nacieszyliśmy tak naprawdę, to... Ej, diamenty tu są! Co ty gadasz? Konwersją. No. Chodź tu. Ale powiedz mi, John, pamiętasz jaka była zasada w ostatnim odcinku? Nie grindujemy itemów. Teoretycznie w tej takiej nie ustaliliśmy, ale teoretycznie co to by były za przygody, jeżeli mielibyśmy grindować diamentowe sety z jakieś diamenty wykopać. Diamenty to my zdobędziemy od graczy, John, prawda? Tak, to się, to nie kopiemy tych diamentów. Minecart? Złote jabłko! O, to na pewno nam się przyda. No to akurat jest... bardzo chętnie. Kolejne diamenty widzę, ale pomijam je oczywiście. Mam perłę dla ciebie, John! Serio? Tak! Po dłuższych poszukiwaniach Josha w celu znalezienia potrzebnego przedmiotu do wykonania jego pierwszego planu, udało mu się w końcu to odnaleźć, chociaż pewnie już się domyślacie, co było mu potrzebne. John, teraz mogę wytłumaczyć ci plan. No, dawaj. Pamiętasz cegłę z balkonu? Ten plan już znasz, prawda? No pewnie, że znam, mój ulubiony. Go również wykorzystamy, ale najpierw żyjemy innej rzeczy, będziemy mogli te oba plany razem połączyć, ale teraz robimy szaszłyka. Plan o nazwie szaszłyk. Resztę ci wytłumaczę później, zbieramy. Tylko proszę, nie zginmy. Co? No
Zbiliśmy się na pal. Pushback, teraz już znamy tą komendę. Tak. A smash itemy? Tak, kliknij tego ziomeczka, co leży na ziemi. O, faktycznie, dobra, tego akurat nie widziałem, ale co jak to było? Jak HC normalnie. Nie, to się nie stało, ja pierdzielę, tak, nie wierzę w to, nie? A wiesz, straciliśmy życie? Ale mordo. A. Wypadły. A. Dobra, stary, zbieramy nasze cegły i zbieramy patyki na szaszłyki. Mam wiaderko, tutaj perły sobie trzymam. Robimy tarczę. No i możemy ewentualnie na luksusie, John. Tym razem jeszcze żelazna siekierka. Kilofik też, bo mamy jakiś nadbiar, przynajmniej ja mam. Ja też mam. I to tyle, nawet wyrzucę to żelazo. Nie potrzebujemy więcej. Toż, tak. A jakbyśmy wykorzystali to miejsce? Ej, właśnie, o! Widzisz, to wygląda genialnie. Tylko, że stary, wiesz, ktoś musi, wiesz, by musiał być wszędzie albo rozłożone, bo wiesz, w jedną kratkę łatwiej by się cegły spuszczało, ale teoretycznie tutaj moglibyśmy same szaszłyki porobić. No, albo moglibyśmy po prostu tu zrobić taką, tak jakby wykorzystać tą dziurę, ale obudować taką jedną specjalną kratkę. To już jest to już mi się bardziej podoba ten pomysł. Możemy tak zrobić, John. Dobra, Josh, bo ja wpadłem na taki pomysł w sumie, to żeby wykorzystać tutaj serwer. Pamiętasz, jak Mary ożeniłem się z jakąś babką w poprzednim odcinku? I bardzo dobrze to pamiętam, no. No, to w teorii moglibyśmy to wykorzystać dla nas i wiesz, mógłbym teraz wysłać ci zaproszenie do małżeństwa tutaj w grze i mogliśmy po prostu, wiesz, tepać się do siebie bez mojego wpisywania komendy, nie? Czyli ty po prostu możesz kiedy chcesz do mnie, a ja do ciebie kiedy chcemy, nie? Myślę, że to by nam po prostu ułatwiło rozgrywkę. Dobry plan. No dobra, możemy tak zrobić. John. Josh. Przepraszam. Nice. Wiem, że ono tam się porozlewa i tak dalej, ale nie chcę popełnić tego samego błędu. Pierwszym planem Josha and Johna było połączenie dwóch strategii. Szaszłyka, który polegał na zrzuceniu gracza na stalagmit, niczym nabicie mięsa na patyk od szaszłyka oraz cegły z balkonu. Oznaczało to, że jak ktoś przetrwałby pierwszy plan, to automatycznie byli oni gotowi dobić go cegłą z balkonu poprzez zrzucenie mu na głowę kilku stalaktytów. To prawda, trochę brutalnie, ale czego innego mogliśmy się po nich spodziewać? Jeszcze od razu po tepnięciu tą osobę zrzucamy na nią cegły, rozumiesz? Robimy kombo strategii, John, rozumiesz to? Patrz, co ja właśnie robię. Stawiam, jest to patyk od szaszłyka, a wiesz, co napełni ten szaszłyk? O kurde, ty, on większe obrażenia. Nie wiedziałem, że tak się da. I też nie wiedziałem, ale dobra, zostawmy tak. O co? Muszę tu iść. Nie, już więcej się nie da. No trzy na pewno. O kurde, nie wiedziałem, że tak można. Dobra, to jest patyk od szaszłyka. Dobra. To jest patyk. Jazda. I to będzie sery duży szaszłyk, John. Mam nadzieję. Ani ty nie masz jedzonka, ani ja nie mam żadnego jedzonka, tylko mam złote jabłko. Ja zjem przed tepnięciem pierwszej osoby i będziemy liczyć, że ta osoba będzie mieć jedzonko. Czas zrobić szaszłyka i cegłę z balkonu kombos. Dwa w jednym. Dobra. Jem złote jabłko, jesteś gotowy? I tutaj popełniłem błąd, bo po utracie kolejnego głodku przestałoby mi się regenerować życie, a po utracie jeszcze większej ilości nie mógłbym sprintować, przez co o wiele ciężej by mi się grało. Tak samo jest w prawdziwym życiu, bo jak dopadnie nas głód, to ciężej jest nam się skupić na grze czy na czymkolwiek innym, więc idealnym ratunkiem na głód jest Montesna, który jest sponsorem dzisiejszego filmu. Ta mleczna przekąska jest obowiązkowym przedmiotem w ekwipunku każdej osoby, obojętnie czy jesteśmy w wirtualnym świecie poprzez granie w różne gry, czy to w prawdziwym życiu również grając, ale na przykład w planszówki. Obojętnie czy ta przerwa jest krótsza czy dłuższa, czy od gry, czy od jakiejś czynności w prawdziwym życiu. Chwila, przecież ja nie czytam książek. W wirtualnym świecie gier nasz ekwipunek otwieramy za pomocą przycisku na klawiaturze czy kontrolerze, a w świecie realnym naszym ekwipunkiem może być na przykład kieszeń lub plecak, ale oba światy i ekwipunki powinna łączyć mleczna przekąska Montesnaka. A co wy byście wzięli do swojego ekwipunku, oczywiście oprócz Montesnaka? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Dobra, uwaga! Spadł jakiś typ? Leci! Stedał, ginął! Szaszłyk, nie gadaj, miał jedzonko? O, nie miał itemku. Nie miał, serce jest tylko i cave spawner, nie wiem czemu. Dobra, bierz. Kierowcy szaszłyk zaliczony, ja już jestem spełniony w tym momencie. Ej, on się tu tepnął! Bug wpisał. Zabij go. Zabijam go. Teraz serce nie wypadło. Czekaj, mam pomysł, jak się pojawi jeszcze raz, to powiedz. Tepa się cały czas. Tepnął się? Tak. Zleciał ten. Umarł! I mam! Masz? To czekaj, stegiel! Resetujemy go! Do bana!
Dostał znowu! Tak? Ja, ma? Wbijasz te serca, czy jest nie? Serce? Ta, to tak, klikaj, jest serce? Jest. Dawaj, dawaj, rzucaj. Leci! Znowu zginął, nie wierzę w to. 6 serc mu zostało, czekaj. Tepnął? Czy go zbanuje, ty. Tak, jest, dawaj. Czemu? Ty, żeby ci się straszyki nie skończyły. Gościu, cegieł to ja mam mnóstwo, jestem budowlańcem. Umarł, ale gdzieś serce jego poleciało. Na razie wszystkie są nabije, jest, potem... Jest, dobra. Spadł. Dał mu 5 serc. Mów jak będzie. No właśnie, chyba już się nie tepa, wiesz? Chyba się zorientował. Mówisz, że się zorientował, ale ja bym jeszcze inną osobę zabił, żeby, wiesz, zdobyć jakieś lepsze itemy. Ale mamy no serca, tak, przynajmniej, tak. Nabiliśmy z serca. Mam 16 serc, jak kliknę wszystkie, tylko że jest cooldown. Widzowie, cegła z balkonu ostatnio nie wyszła, ale teraz musieliśmy się odegrać. Jest znowu. Jest. Czekaj, go hitnę, żeby on nie lognął. Wylogował się podczas walki. Jest, rzucasz? Tak. Hitłem go. Uwaga. No to... 4. Jest, dawaj. Dobra, leci cegła. 3. Ty, chyba już się poddał. No, a może tepaj go w ogóle tak jakby kratkę niżej, że ty od razu sobie podskoczysz, a on będzie musiał podskoczyć. Wtedy będzie łatwiej ci go zrzucić. Ej, to jest mądre w sumie. I nawet jakbyśmy mieli Silk Toucha, to można lód tam postawić, nie? I wiesz, wtedy na lodzie łatwiej się kratkuje. Ale to wiesz, to byśmy musieli mieć faktycznie. A, no w sumie tak. Ale jesteś gotowy, a wszystkie serca użyłeś? Ile masz serc? 18 mam serc, ale tak szczerze to mam 7,5, bo nie mam regeneracji. Dobra, ktoś się tepa. Bez itemów. Okej. Okay. A to chyba widz, bo shiftuje, przykro mi widzu. Zabiłem. Co się stało? A tam jest klocek jakiś, on zrobił klocka! O, nie wiem, jedzonka. Zobaczymy. O, też nie ma itemów, niestety, kurde. Spadł. Pada? I umarł, mamy. 20 masz? Serc mam. Już masz 20 serc? Tak, już mam 20 serc. I to, John, w ostatnim filmie to ja miałem 20 serc, a ty miałeś chyba 7 bodajże na koniec rozgrywki. Tak. Teraz role się zamieniły, to jest piękne tym razem. Czekaj, mam miecz jakiś! Co? Zrzuciłem go! Jakiś miecz ma! Klocka chyba zrobił. Zabity! Pad! I co ma, co ma, co ma? Chodź tu, tepaj szybko! Bo on na baka pójdzie! Poszedł na baka, zbiera te itemy, muszę je zebrać! Muszę cegłę? Tak, cegła! Cegła szybko! Leci! Proszę, cegła, proszę! Zadziałaj, cegła! Zabił mnie! Nie zadziałała cegła! Serio? Zabiłem go! Mam, tutaj zmienny item z niego. On się tu tepa cały czas. Zrzuciłem kolejne cegły. Cegły rzucaj. Ubrał tego seta. Zabiłem go! Bierz! Szybko chodź tu do mnie. Tylko nie wchodź tam, Jak on przeżył tą cegłę? TP 27 John. Dawaj. Tepam. Nie, to ty się tepnij, nie mogę cię tepnąć, jestem podczas walki, tepnij się tym czymś. Mary TP. Jestem. Bieraj te itemy. Patrz na mnie. Co? Co? Czekaj, no, co? Tepnął się. To czekaj, dobra, co? Wszystkie itemy. Nie, czekaj, no way. Czekaj, co? Masz itemy wszystkie, na pewno nie zginiesz? Mam. Nie, ja cały czas rzucałem mu cegłę na... Nie, John, dobra, więc trzymaj na razie. Teraz to ja jestem przynętą, a ty będziesz mieć te wszystkie itemy, masz? No i role się zamieniły, tym razem to John jako pierwszy posiadał 20 serc oraz cały netherite'owy ser. Spodziewaliście się tak szybkiego rozwoju wydarzeń? Bo ja nie. Jezu, to jest widzowie, szaszłyk i cegła z balkonu, piszcie komentarz. Jesteś gotowy? Tak, jestem, możesz lepać. Bez itemu. Okej, spada czy nie? Spada. Zginął. Dobra, lecimy dalej. Bierz i lecimy dalej. Czekaj, ma coś netherite'owego! Arbus... Perwaj cyknie chyba! Nie, umarł! Bierz itemy szybko! Ej, ja nie mam miejsca na te itemy! Uważaj, bo ja tam zrzuciłem ten, tepnęłem się do ciebie. Zabiłem go, zbieraj te itemy. O! On się tepnął znowu, co jest? Dobra, ja uciekam. Będziesz się z nim bić? No chyba muszę. Bi. Może ja wypiję siłkę, Bi. Zabiłem, ale gdzie są itemy z tego gościa? Cały czas on zbiera je, czy o co chodzi? Dobra, wkładam rzeczy. Tepam się znowu do ciebie, Mary TP. I to jest genialny plan. Tu leżą itemy jakieś, podnieś je. Trident tu leży. Mam. Czy ja mam to? Ja mam mieczyk dla ciebie, masz mieczyk szybko tu. Rzuciłem. Dobra. Ja nie wiem, co się stało z tymi itemami, wiesz? O nie, zepsułem wszystko! Uciekaj, zepsułem. Chyba będziemy się znowu zrobić przez to, no. Proszę. Co? No, ja mam jeszcze 2 feku. Uciekamy stąd? Dobra, je. Ja idę spawna, John. Bierz szaszłyka i idziemy stąd. Zmieniamy lokalizację, mordo. Zmieniamy lokalizację. Szybko idę na spawna. Dobra. Ja już mam 26 serc. Ja się też tepam.
no. Użyliśmy strata szaszłyka z cegłą, a ty jeszcze dodatkowo dorzuciłeś ślub. Normalnie. No, a nasze duo jest niepowstrzymane. Wielkiego szaszłyka już zrobiliśmy. Cegły z balkonu leciały normalnie z najwyższego piętra. I wiesz co teraz bym przetestował? Już bez cegieł z balkonu pole minowe. O kurde. Przede wszystkim muszę ci zadać pytanie, czy masz jeszcze trochę patyków od szaszłyku? Ja mam 9 tylko. Ja mam 63. 63? Tak, musiałem aż iść do Ender Chesta na spawnie. Tutaj wyrównamy teren. Postawimy mnóstwo kolców, mnóstwo min tak zwanych. I tym razem będziemy zrzucać z góry, ale nie aż tak wysoka, tak jak zawsze, żeby nie było powtórki z rozrywki, tylko z całkiem wysokości takiej, żeby ktoś po prostu zginął od pola minowego i ty ewentualnie będziesz na dole dobijał. Tym sposobem Josh and John przeszli do budowy ich następnego planu o nazwie pole minowe. Idealnie! Tak starczyło, nie wiem, że to jest idealny kwadrat, w każdym razie możemy to zrobić i co? Miejmy nadzieję, że dam radę w ogóle tą osobę zrzucić z góry, zobaczymy, dobra. Tej perspektywy, mimo że jak sobie przybliżę to widać na luzie, to serio, jak się... Ej, serio, ej, widzowie, wy to widzicie? Ej, tutaj są tylko te kolce, a tutaj tego nie widać w ogóle. I co jest? Dobra, z takiej wysokości nawet wystarczy, wydaje mi się. No na pewno, mi się daje, że jak to będę dobijał, nie? Set home. Jesteś gotowy? Tak, jestem tu na dole, czekam na kolegę albo koleżankę w sumie, nie wiem. O-o! Co się stało? Dobra, zlatuję! Perły cygnął, perły zrobił perklacza! Ale bingo, 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 bingo! Biego, tylko ten że kolegę, ja... dobra, lecisz! Pij siłkę, pij siłkę! Piję siłkę, piję wszystko. Dobra. Dawaj, Josh. A, bym cię ktokował, ale nie mogę cię ktokować. Uważaj, uważaj, uciekaj! Osłania. Dobra, odsuwam się, co? Daj! Biję teraz drugiego! Pomagam, John! We dwójkę musimy dominować! Zabiłem, zabiłem, dawaj! Zabiłem! Dobra, biorę tamtego! Dobra! Zebrałem z tego itemy. O, wracają tu! Co ty gadasz? Znaczy, rzuć mi złote jabłka! O nie! John! Hituję go! Poszedłem homa! Jestem tam na górze! Nice. Ej, ale nie mam złotych jabłek, stary! Dobra, zabiłem go, zbieram główkę. Uważaj! Mam główkę? Użyłem? Dobra. Piję speeda, piję speeda i latam za nim. Bije, lecę. Zabiłem! Poligadasz! Tak, zdropował! Lecę po itemy! Uważaj, bierze! Wziął! Ale bije go, bijemy go, bijemy! Bij. Mam główkę! Gdzie są jego? Tu na dole, Coś? Mam dwie części, mam tylko dwa narzędzia. Ja mam resztę chyba. O kurde! Co ja zrobiłem? Ej, poczekaj. John, rzucaj. Proszę, tutaj set cały, refill. Dobra, ja ocenię jaki to jest set. 3-3. I serca jeszcze. Ale to nie jest wcale najlepszy, 2-2 i 3-3. Nie, to chyba nie jest najlepszy, no. Ale no. Serca, 21 serc, zaraz będzie 22. 21. John, jesteś gotowy? Jestem na dole, czekam tu na przeciwniku. Nie wiem, czy ktoś się w ogóle tepnie. No, tepnął się ktoś. O, czekaj. Bierz, bo elytra jest. Biorę. W tym momencie Josh and John postanowili maksymalnie wykorzystać potencjał pola minowego i ponabijali sobie jak najwięcej kill. Nie będę was tym zanudzać, ale w skrócie Josh w ten sposób osiągnął aż 29 serc, a John równo 30, czyli maksimum serduszek jaki można mieć na tym serwerze. Po aż takich osiągnięciach Josh and John postanowili przejść do następnego etapu. Jakiś typ napisał TP for free loot, żebyśmy przeszli do next etapu, czyli tepnęli się do kogoś. Czekaj, spróbujmy. Dobra, F3 mam kliknięty, dobra. Uwaga, okay. Niech tepnie mnie. Dobra, co tu się stało? Tepną mnie? Tepa się. Tepaj. I tutaj zlogał. Kop dziurę w dół. Dobra. On był full netherite'owy zakładał i nie zdążył założyć. Dobra, i go. Ej, zalogował sobie... się na dole, się pojawił. Dobra, bigo. Bije go. A dasz radę się odsunąć, tak jakby? Mogę to spróbować zrobić. Dobra, zrzucam, tylko nie podejdź tam teraz. Tak, to muszę się odsunąć. Czekaj, rzucaj, ja będę go w toko. Tepnął kolegów, rzucaj. Dobra. Rzucaj cały czas. Zakoblował.
rzucaj. Patrz, tutaj. Chyba dwóch. Co ty gadasz? Uważaj, zrzucam dalej. Nie, on już nie żyje, on nie rzucaj. Obydwóch? Tak, patrz tu. Oni w jednym miejscu w gości po prostu siedzi. Nie wiem, tego drugiego. Po prostu żeby zniknęły. O, teraz. No, gościu. Nice. Nie wierzę w to. Dobra, idziemy na spawna, wywalone, idziemy na spawna. Typnąć się do gościa i tak zdominować znowu elitrę mam gościu. Mam taki, ale seta to żeś mi ulepszył, morda. O, John. Dobra, teraz jeszcze potrzebuję dolnych części, mam 2-2 te dolne, wiesz? A, no. Ty, John, w ogóle odebrałeś darmową rangę tutaj. Jezu, jakiego teraz robiłem na serwerze? Czy nie? Wpisz free rank. Czy odebrałeś już? Wpisz. Mam. A masz, bo jest freebie, dobra, nie spojrzałem na niego, się zamyśliłem, dobra. Ej, te pytał się ktoś do mnie. Dobra. O! Ty tepnij się do mnie. Tepnij. Tepłem. Dobra. Nice. Szybko padł. Bardzo szybko. John, to jest moje 30 serce. Serio? Teraz dopiero się skopnęłem, że już mam 29, gościu. No racja. Bo my zabijaliśmy pierwszy, więcej tych steelów pewnie tego nie damy w filmie. Gościu, patrz to. 30, bo ty już miałeś 30, nie? Tak, ja mam 30, tak. Jako pierwszy już dawno, a ja mam właśnie w tym momencie 30 oficjalnie. Jest to max widzowie na serwerze, więc oro dominacja. Ale jeszcze na tym nie kończymy. Oj, goście, czy ty chciałeś mnie trapować? Śliczny kill z Tridentu. Tak? Tak. No. Zastanawiam się, John, czy jako, że już mamy, wiesz, po 30 serc, co prawda ja nie mam na przykład wymaksowanego seta. Straszyłem się, John. Czy nie przejść do planu ostatecznego, a mianowicie, czy nie spróbować skraftować najpotężniejszej broni w Minecrafcie oprócz endkrystali? Endkrystale to byłyby, wiesz... Normalne. Tak, endkrystale, anchory, wszyscy już to znają, ale musimy stworzyć coś mocniejszego. Mam już łuk, mam 2 staki strzał. I brakuje nam pewnej potki, żeby móc zrobić specjalną rzecz, ale to ci zdradzę potem. Na razie zbieramy to, co będę mówić, John. Git? Dobra, będę się słuchał gitara. O ty. No kurde, czekaj. Co się stało? Home wpisałem. Dobra, mogę wpisać ukośnik bug i będę w obsydianie. Dobra, bug. Tepnij się. Nice. Jestem. Patrz. Gino go. Akurat otworzył. Nice. On chciał już przechodzić. O kurde! Biden. Co miał? Entroda? I branding start, on będzie nam przecież do potek potrzebny. Znaczy do potki specjalnej. Naszego planu. Ja mam na pewno lepsze spodnie od niego, stary. 3-3 lightowe. I masz kowadło? Nie mamy kowadło, nie? Mam kowadło. Zostawiaj. Ej, jakiś ziomek tu jest. Dobra, czyli tak. Kupuję kilka Dragon Breathów. Dobra. Dobra, wbijamy, John. Aaa, no i pierwszy raz w Netherze i bazarcio! Co to za resp? Blaze masz? Masz looting czy nie? Bo ja nie wiem, czy ja mam. Ja nie mam lootingu. 3! No mówiłem, looting. Otepnął mnie. Serio? Dobra, zapisałem kordy i materapa takiego totalnego, wiesz? Tak? No, dobra, lecimy. Musimy. Na tym serwerze brodawki w fortecach codziennie się resetują co pewien okres czasu i dzięki temu Josh and John mogli je pozyskać. A od razu po tym Josh obliczył netherowe koordynaty swoim kalkulatorem odpowiadające koordynatom z Overworlda i udał się na nie, aby dopaść gracza, do którego wcześniej się tepnął. Portalem przejdziemy, patrz. 609? Czekaj, to nie jest portal do tego? I patrz, to jest idealnie portal tu ustawiony. Czy to nie jest do ich bazy? Tak, i ma się pojawić tak w ich bazie teraz. Zakoblowane nawet jest, jakby ktoś pilnował tu sobie. Nie, inne są trochę kordy, chodź, handy. Siema, John. Siema. O, tu coś jest. Typ jest! Jest tu ktoś! Tutaj jest ten gościu, to jest ten gościu! Serio? Tak! Co jest grane? Leje. W górę chcę robić. Perły cyknął, cykam za nim. Wieczku, nie ze mną takie numery! Zabiłem! O kurde, dobra. Ej, te proszę na paka od razu. I z logo, wziął mi ten i z logo. Nie, dobra. Nic nie wziął nawet, ja mam wszystko. Ale żeśmy dopadli z Kubańca, co? Co chciał nabić? Tylko my możemy tak nabijać kill na tym serwerze. Sfermentowane okopanie, czyli grzyb i cukier jeszcze potrzebujemy. Czyli musimy poszukać trzciny, jeszcze glowstone, gunpowder i dragon breath. Dragon breath mam, czyli takie proste rzeczy nam zostały do zrobienia tego, stary. Jest trzcina! No to szybko znalazłeś, powiem ci szczerze. Dobra, ja robię, masz. Dobra, jest widzowie tworzony strasznie tajny plan na zdominowanie już absolutne tego serwera SMP. Lifestyle SMP, prawda?
Czemu się nie spoko, bo ja był, więc zbieram wszystkie. Ciekawe, czy to będzie w ogóle działać. Dobra, teraz żeby się nie pomylić. Wkładam paliwo, wkładam brodawkę w brodawce. Dałeś. Wkładam jedno oko pająka, wkładam... Co jest? Jeszcze. Dobra, i teraz tak, idealnie miałem dwa oka pająka. Robię dwa sfermentowane oka pająka. Wkładam. Kolejna porcja. Teraz wrzucamy glowstone tutaj, żeby się ulepszyło na dwójkę. Teraz gunpowder, o ile się nie mylę. Na pewno się nie mylę. I teraz... Dragon Breath. Robi się! Robi się, czyli chyba się. Niczego nie zrobiłem źle. Uwaga. Jest! Czekaj, jeszcze na razie czego przestuję jedną. Uwaga. Są. 24 strzały, tak? Tak. I proszę, proszę 24. Da? O kurde, jak one wyglądają już i teraz strzelbem, nie? Z nienaciągniętego łuku. Uwaga, wielkie obrażenia widzowie. Może z półtora serca dwa liczę na to? Dwa! Działa to! Tak? Dwa zabrało mi, o kurde! Ta technika PvP polega na strzelaniu celowo z nienaciągniętego łuku wraz z tymi specjalnymi strzałami. Dzięki temu można zadać przeciwnikowi naprawdę chore obrażenia w bardzo krótkim czasie, bo można po prostu nimi spamić. Ty masz full pro 4. Wszystko najlepsze co da się mieć. To zabrałeś mi 3,5 serca. Nie, to jest totalnie OP. O kurde, dobra. Zróbmy tego więcej, zróbmy tego więcej. Kurde. Przecież to jest tak OP, jak ludzie tego nie odkryli w ogóle? To jest nasz, widzowie, OP item. To są strzałki, lotki. Set, home. Dobra, bug po prostu. Home. Dobra, mam kordy, mam kordy. Lecimy? No. Byłem zabudowany obsem, wolałem je ryzykować. Dobra, teraz lecimy. Super, ja aż zapiszę, poczekaj. 7793. Widzowie, jest liczone. Gdzieś na 8. Ty masz? 6, ja mam. O, to już mam. To bug. O kurde, nice. Dobra, przygotowany. Czekaj, czy to jest? To jest stary prawie obok. To jest to miejsce? Nie gadaj, że już go tu nie ma. Może ktoś go przypędził, albo zaraz tu wróci. Pull one free item z TPA. TPA. Ja chcę itemy. Jak najbardziej. Proszę mnie tepnąć po itemy. Tepno? O kurde. Tepnij się! Jesteś w powietrzu! Chodź tu! Ja jestem na dole, O kurde, to jeszcze raz! Patrz, rzuć mi budulec! Nie ma, mam 8 tylko. O kurde, dobra, czekaj. On tam jest jeszcze? Jest dwóch netherite'owych! Czekaj, robię klocki. Już ich tu nie ma, zniknęli. Dobra, tu set home. Tak? Bo to wiesz, mieliśmy systemy do... Nie, ja wziąłem wszystko. O, okay. Dobra, ja spadam też. Tu są to jeszcze... jest jakaś wylęgarnia fragów i różnych sposobów na fragi. Ej, tam są ludzie nad tobą, spadają! Są tam ludzie na górze, home'a masz tam? Tak mam! Skoczyli! Na elytrach skoczyli! Ja obieram seta i pilko. Dobra, gonię go na elytrze. Jakbyś się z nim bił, to powiedz, bo wiesz... Nie... Ja go gonię na elytrze! Poszedł na homa! Jak to? Nie wiem, nie ma go tu. Poszedł na spawna, czy coś, uciekł mnie na elytrze, czaisz? Ja. Jak ten TP... Dobra, tepnąłem się do tego Tiristy. O, mogę! Dobra, gotowy? Czekaj. Depnij! Co jest? Czekaj! Biją mnie! Patrz, ile gości jest! Ale ja mam napisane the location you are trying to teleport is unsafe or obvious. Nie mogę się do ciebie. Pewnie teraz sobie myślicie, że skoro ten gość przeżył po takim spamie strzał, to ta taktyka PvP jest totalnie do kitu. Otóż nie, to Josh jest do kitu, bo miał w eku dodatkowy stack zwykłych strzał, a żeby strzelać tamtymi specjalnymi, trzeba mieć tylko je w swoim ekwipunku. Więc Josh strzelając w tego gościa, tak naprawdę strzelał całkowicie zwykłymi strzałami, nie mając enchantowanego łuku. Nie, the location you are trying to teleport is unsafe. To musi być skinione. A możesz tam rozwalać i tak dalej? Tak. Czekaj. Perła, cyk mnie. Dobra. Wpisz TPA i rzuć mi od razu gapy. Daj gapy. Lecimy. Dobra. Zabiję. Są na dole. Leci. A to ty. Tepnij się. Mamy! Jeden zabity! Dobra, czekaj. Serio? Tak, ale to ten słaby, dobra?
Dropuję go, dropuję go, chodź tu! Wcale go nie dropowałeś, Josh, bo dalej miałeś zwykłe strzały w ekwipunku. Masakra. Jest! Ja pierdzielę. Co to jest? On miał Shulkera? Ej, czekaj, coś się dziwnego stało, wiesz? Co stało? Czekaj. Nie wiem, czy tam był efekt, bo ogólnie mam wszystkie strzały, które w niego strzelałem. Chyba miałem strzały, jakieś inne podniesione z tamtego typu. Prawda, Josh, to były twoje strzały, które sam wcześniej wyrzuciłeś, po czym znowu je podniosłeś. To połącz te dwie rzeczy, a potem te dwie rzeczy spróbuj. Tylko jak najniższy level spróbuj. Chcę ci, John, pokazać coś specjalnego. Laserowy miecz, który jest akurat wcale nie taki mocny, bo jest szarpnięty 2. Ale czy ty nie masz siłki 2? Tylko, że on ma siłkę 2 stałą. Tylko tym się szybciej bije. Poczekaj. Tu den! Dobra. Tepnij! Czekaj! Nie bij go! Dropujemy go! Nice! Nice! Ja pierdzielę! Ale bomba! Miał elitrę za breakingiem! Ej, zobaczcie, czy przed tym teraz jego kumpel się nie zaloguje. Ej, Kali chce się teleportować. Dobra. You to them. Ja lecę. Nie mogę! Tepnij się! O-o! Właśnie chyba zginąłem. Mam... Pamiętaj, że masz tego jeszcze. Czekaj. Chorusa. Jem chorusa. Wytepało mi, zjedz chorusa. Idę! Brawo! Brawo, John! Lecimy, John! Lecimy, John! Jazda na nim! Wszystki! Ale gdzie ty jesteś? Na powierzchni! Dobra, jestem za tobą. Dobra, to ja mam jedno złote jabłko ogólnie, ale czekaj, zaraz postawimy ten. Czekaj, dropnę go. Ja nie mam już gapów, a ty? Ja mam jeszcze 5. No ja mam 0. To uciekaj, ja do ciebie. Czekaj, uciekamy na razie kawałek? No, no. Tak, a ty masz gapy? 4. Tepnij się do mnie. Tepaj się do mnie. A ty się 2 na 1 biłeś, czy 1 na 1? 1 na 3. Aha, no to tamto nie wiem. Później 1 na 1, ale będę. Co? No ładnie. Znaczy ten jeden, bo oni cały czas ode mnie perłowali, a inni wtedy strzeli. No przewaga liczebna, tak szczerze. Gdybyśmy mieli po 1 na 1, to byśmy ich zorali. Wiesz, gdzie się wylogowali? Czy ty wylogowałeś? Oni mnie gdzieś tu zgubili. Ja cykam perły, tam nie chcę się tracić czasu. Nie cykam. Czekaj, tepaj! Jestem obok ciebie. Mam shulkera ich! Jeden dobry, a jest kill. To będzie przy ściance tu. Nie! Zbieram kopłebę szybko. Czekaj! Czy on dostał właśnie takie obrażenia? On dostał takie obrażenia, że on odłożył rzeczy do Ender Chesta! Ej, widziałeś, to otworzył Ender Chesta, bo może w trakcie walki się okazało? I tego! I odłożył rzeczy, bo widział, że zginie, bo dostał takie strzały! On dostał tego strzała, ile mi to zabrało HP? Ja pierdzielę! Nagle, wiesz, zamiast bicia go ze strefem, zacząłem w niego spamić strzałami. I on nagle instant zaczął tego. Zaczął, nagle instant otworzył, kurde, wiesz, Ender Chesta z paniką i tak dalej, nie? Bo zobaczył, jakie obrażenia dostał od tego. Dobra, otwieramy jego shulkera, ale nie wygląda mi na dobrego. No tak najechałem wcześniej, chodź. Już sprawdziłem za nas. Nie warto. Nawet to zostawiam. Chodź zobaczyć jaki. No zeskocz! A, tu, nie dzień. O, ja nie przyjmę, bo nie mam takich butów. Tak, bardzo chętnie. Kolejna część na ile, John? Znowu na 75 tysięcy? Tak grubo polecimy znowu? No, myślę, że tak. Pod ostatnim filmem było prawie 100 tysięcy. A nie będziemy powiększać poprzeczki, ponieważ jest ona na tyle duża, że to jak najbardziej wystarczy. Mamy dla was jeszcze taki konkurs, a mianowicie od publikacji tego filmu zostanie ukryta skrzynka z takimi itemkami. Tutaj są rzeczy 4-3 różne, 5 jest serc, 2 litry i różne takie fajne...
o takie miecze na przykład. Serwer macie po prawej stronie. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby zasubskrybować mój kanał oraz Johna. Raczej wiecie, jaki to jest kanał, ponieważ w ciągu następnych 72 godzin od publikacji tego filmu, więc możecie zobaczyć, o której został opublikowany ten film, stawimy relacje na YouTubie, obydwoje albo któryś z nas zobaczymy, dlatego warto subskrybować obydwóch nas, wraz z takim krótkim klipem właśnie nagranym jak na jakimś Instagramie z kordami właśnie tej skrzynki i również my tam będziemy czekać na pierwszą osobę, więc myślę, że to też będzie spoko okazja się spotkać razem z nami, więc koniecznie subskrybujcie naszą dwójkę, aby po prostu nie przegapić tej relacji, a jeżeli wam się oczywiście podobał film, a nie chcecie żadnej skrzynki z itemami na serwerze, to po prostu zostawcie nam subskrypcję, a postaramy się zrobić kolejne części oraz podajcie do Johna na poprzednią część przygód, ale już na innym serwerze. Goodbye. Goodbye. Ha, starczywałem się.